Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil 4. W poprzednim odcinku poznaliśmy pewnego rozpieszczonego smarkacza, który będzie nam uprzykrzał życie i zwiedzanie tej oto pięknej posiadłości, o ile to posiadłością można nazwać, bo to jest zamek. Ale dobra, kontynuujmy. Tylko teraz lewo, prawo. Czy ja się tutaj mogę dostać? Oczywiście pewnie nie mogę. O, pięknie. Zaczyna się. Dobra, chodźmy w takim układzie, w prawo. Przepraszam również za to, że w niedzielę chyba, nie było odcinka, ale po prostu nie miałem czasu go wrzucić. Nie zawsze ma się na wszystko czas, prawda? Prawda. Przyznacie mi rację. Jak my stoimy z amunicją? Nie jest dobrze. 78. Ojojoj. Nie. Jest źle. Czy zamknięte? Leon, co ty nie powiesz? Wiedziałem. W tym zamku jest chyba kilka takich miejsc, gdzie możemy właśnie ściągnąć obraz i coś za nim znaleźć. Dobra. Okej, dobra. Właśnie spieprzyłem. Tak, bardzo spieprzyłem, ale mówi się trudno. Amunicja do TMP. Ashley, wiesz co? Zostań tu. O, żółta roślinka i jeśli mnie pamięć tak... Połącz. Zostawimy dla siebie. Co my tutaj mamy? Schwytanie Louisa Sera. Mam potwierdzenie, że Sera wszedł do zamku. Tak, spotkaliśmy się z nim. To, że wrócił pomimo udanej ucieczki, każe mi się zastanowić nad jego motywami. Musimy jednak wykorzystać tę okoliczność i schwytać go. Parą Amerykanów zajmiemy się, jak tylko skończymy z Serą. Nie zajmiecie się nami. Zdaje się, że gdy ukradł próbki, zabrał ze sobą także kilka szczepionek. Bez szczepionek damy sobie radę, ale musimy odzyskać próbki naszej krwi. Mam przeczucie, że ktoś, może nawet jakaś większa grupa jest zamieszana w tą sprawę. W tę sprawę. Jeśli próbki dostaną się w niepowołane ręce, nowy świat, którego niecierpliwie oczekujemy, nigdy nie nadejdzie. Musimy schwytać Serę tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie znoszę czytać na głos. Nie znoszę. Nie wiem, po co to czytam, skoro to jest po polsku, ale... Niech już będzie. Klucz do więzienia. Follow me. Chodź tu do mnie. Czy tutaj coś jeszcze było? Nie. Dobra. Jak więzienie, to więzienie zamknięte. Użyj. Wait! Ty zostajesz tutaj, bo ja wiem, co się tutaj będzie działo. Wystarczająco wysoko jesteś? Chyba... Dobra. Follow me. Wait! Stój tutaj. Zabieranie jej na dół ze sobą jest po prostu zwykłym samobójstwem. Nie tyle dla nas, co dla niej. Roślinka. Weź. I właśnie to jest to. Mamy cholernie mało amunicji. Miałeś otworzyć i nie wykopać. Becyru! Jak widzicie, nasz przyjaciel jest głuchy. Nie głuchy, tylko kurde, co ja gadam. Ślepy. Reaguje na najmniejszy dźwięk, tak więc wykorzystamy sobie tutaj te dzwony, które są. I będziemy go w taki oto sposób nauczyć. Biegać oczywiście można, ale on będzie to słyszał.
Która broń ma większą siłę ognia? 1-3 0-6 no, czyli wiadomo. Najlepszym rozwiązaniem byłby shotgun, ewentualnie snajperka. O! Shit. Yes. Prosimy się nie denerwować. O, właśnie widzicie, co się stanie, jeśli nie zareagujemy na czas. Dobra, on za chwilę powinien schować te swoje szpony. Tak. Teraz po cichu, pomału. Nie mamy gdzie się śpieszyć. O, fuck. Biedny ślepótek. Fuck. Jak podejdziemy za blisko, też reaguje. Jest jak cholerny nietoperz. W tej walce nie należy się śpieszyć. Oczywiście można szybko go rozwalić, ale... Po co? Po co? Jest! Z racji tego, że gramy na poziomie normalnym, tak szybko to idzie. Normalnie walka trwa o wiele dłużej, trzeba się w cholerę nachodzić. Tym oto sposobem utorowaliśmy sobie drogę dalej. A ja oczywiście nie patrzę, od której nagrywam. Czy ja się kiedykolwiek nauczę? Wątpię. Matalo! Jeśli mnie pamięć nie myli, to z tyłu... Nie. Teraz wiecie, dlaczego powiedziałem, że zwaliłem? Oni by tutaj podbiegli, a ja bym po prostu zrzucił im na łeb tą... Nie wiem, co to było nawet. Jeszcze dycha. Oh fuck! W sumie teraz powinienem już z tego bić. To ma przecież większą siłę ognia. Dobra, za nami nikogo nie ma. Wait! Follow me. Chodź. Wait! Poczekasz tutaj. Zrobimy tak. Nie udało się, ale to się już udało. A ten się spalił. Follow me. Nie był zbyt rozgarnięty. Tak. Udało się jakimś fartem. Fucking hell! Okej, bez komentarza. Cerebro
nocy. No chyba cię kobieto powaliło, że w takiej sytuacji zaglądam ci pod sukienkę. Zapomniałbym. O, żadnych skarbów, okej. To jest ta! Możemy wrócić? Teraz jest najbardziej upierdliwy moment w całej grze, a ja jestem w dupie z amunicją i to będzie złe. To będzie bardzo, ale to bardzo złe. Użyjemy tego, tak. Przeładujemy każdą broń, jaką mamy, czyli już wszystko. Gdybym pamiętał o tym, że tutaj jest właśnie ten moment, nie marnowałbym granatów. Fuck. Dobra. Jakoś będziemy musieli to przeżyć. Jakoś. To jest tak. Kurczę! Jeszcze ja ją zabiłem. No genialnie! To trzeba być debilem. Chodź, Ashley. A jest ta. A jest ta. A jest ta. Biegnij, Ashley. Biegnij. Fuck! Kurczę! To może być długie. Wiem, co zrobię. Mamy 3 naboje do strzelby. To jest ta! Jest, udało się. Oni biegną za nami. Nie za bardzo. Chodź ty. Wait. Jak myślicie, co będziemy robić? Muszę sobie po prostu pozbierać jak najwięcej amunicji. Bo inaczej nie damy rady. Dobra, teraz ci. Tylko ja chciałbym, żeby oni tą amunicję zostawiali. O tak! Matano! Dobra, w tym momencie kończy się już zabawa.
Otwórz. No, zapraszam do środka, zapraszam. Jak tutaj... Jest! O, to był fuks. Follow me. Dobra, teraz już możemy sobie wyjść na zewnątrz. Przeładujemy wszystko, co tylko możemy. Jakoś się udało. Dwa razy zabiłem Ashley, ale... przynajmniej było wesoło. Tam na pewno gdzieś po drodze będą kusznicy, tak więc warto by było uważać. Chodź. Wait! Albo nie ma kuszników? Follow me. Okej, nie ma. Weźmiemy sobie to wszystko. Ty za mną idziesz, tak więc... luz bluz. Amunicja do strzelby. Tutaj co? Ametyst. Zabieramy piasty. I idziemy robić dalej swoje. Musimy sobie opuścić ten most, a ten most możemy opuścić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Wait. Ty tutaj poczekasz, a ja stanę sobie tutaj. Follow me. Chodź. Znowu zbiegowisko będzie. Chyba trzeba ich trochę zachęcić. Słyszycie, jak prują? Idą nieśmiało. Ale idą. To jest najważniejsze. Ups. No. Co zostawiłeś? Jasne. Dobra, za blisko, za blisko, za blisko. A ten, co się tak dziwnie trzymał za tą kurkę. Dlaczego ty mi to robisz? Nie. Przepraszam, to nie ja, to mój pad. Mam nadzieję, że ten pad wytrzyma jednak do końca nagrywania tej serii, bo grać na klawiaturze w Resident Evil 4 jest po prostu... nie, to nie jest możliwe. I tyle. I tyle w tym temacie. Chyba jeszcze ktoś tak... no. Matalo! Oh shit. Oh fuck, Ashley, ty... ty głupia babo! Ty
No, zapraszam, zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Tam jest jeden tarczowy, tak więc przyda się nam shotgun. Oh shit, man! Jeszcze gdzieś ktoś jest, by słychać. Nie mówię tutaj w tym momencie o... Właśnie. Dobra, i w tym momencie chyba sami kusznicy zostali. Wait! Moja pralka właśnie odlatuje. Gdzie są ci kusznicy, chciałbym wiedzieć. Zobaczymy to w inny sposób. Jeszcze jeden. Follow me. Pięknie. Aha, już nie mamy amunicji. O, fuck, fuck, fuck. Kręć, 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 panie, kręć. Normalny poziom trudności, a ja z zapasem amunicji czuję się jakby na... przynajmniej na poziomie hard. Look, there's a crank over there. Nie dość, że bawimy się w niańkę, teraz będziemy się jeszcze bawić w ochroniarza. W sumie tak na dobrą sprawę cały czas bawimy się w niańkę ochroniarza, bo musimy tą dziewuszy... tą dziewuchę bronić. Nie, snajperka. Dobra, chodźmy ją podsadzić. Na barana. A spróbuj się spisać źle to. Watch out for me. Tak, muszę chronić swoją dupę i jeszcze twoją. No to jest po prostu genialne, genialne w swoim wykonaniu. Widzicie? Szybko. Morirás vivir. Morirás vivir. Qué prisa sabes. I teraz jak ja mam ją bronić, jak mam tylko jeden ten? Hmm.
Oh fuck! Leon! Help! Amunicja do pistoletu mnie nie za bardzo interesuje, wiecie? I jeszcze do mnie biegnie największa zaraza w tej grze, czyli tarczownicy. Kurde, zostawcie ją! Fuck, ja mam amunicję do snajperki! No! Dajcie wy jej w końcu spokojnie pokręcić tym czymś. Wreszcie. Leon! Jeszcze jakiś zeskoczył na dół. Ja pierniczę. Tak mało amunicji to ja chyba nigdy nie miałem. Nic nie zostawił. Skacz. Tak więc, jak widzicie, ten etap był naprawdę wkurzający. Gdybyśmy byli sami, pół biedy, ale że mamy... Chodź tu. Ale że mamy tą dziewuchę przy sobie, jest 10 razy trudniej. Czy tutaj jest save point? Jest tutaj save point. Dziękuję ci bardzo. Wreszcie. Wreszcie można zapisać grę, tak widać, się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Failowy odcinek, bywają i takie, było ich dużo, będzie jeszcze więcej. Trzymajcie się, na razie.